Dzień dobry moi drodzy, was serdecznie. Jestem się Anonymous. Dzień dobry. Pan Kamil. Witam. Witam, witam. I panna Dosia. Siemaneczka. No już. Moi drodzy, dzisiaj taka mała akcja orka. Kamil tutaj zaszalał. Piękne pługi, mi się podobają. Mi też. Tutaj ładnie pomalowane. Mniejsze, mniejsze i Anonymous takie na resorach ma. Na kamienie idealne, nie? Dobra, to co, lecimy? Lecimy. Czemu wyjechać do twojej maszyny wsiadłem? Ale ładnie brzmi ten twój tego zatorek. A, mój nieodpalony jeszcze. O. Dobra. Ej, czekaj, Kamik, czy wiesz jak się ora? Opuszczasz i jedziesz. Dobra, kto tutaj wie jak najlepiej się ora? Bo na mnie też mogą krzyczeć. Ja wiem. Nie, bo generalnie to jest... Nie, pa. Ja ci wyjaśnię, ty powinieneś tak jakby końcówka po lewej stronie pola powinna chyba być. Albo po prawej? Nie no, po lewej chyba. Tak jak masz ułożony ten chyba. Po lewej. Tak nie. Rok, powinieneś teraz co? To wziąć, przyobrócić albo jechać po nie, prawej. W ogóle te pole też jest... Chodźcie na chwilę, może podejdziemy sobie tutaj, zaczniemy tak inaczej, wydaje, co? Chyba. Będzie z tej strony lepiej orać. Patrz, tak jak ja mam chodźcie tutaj. Nie, z tej strony lepiej orać. W ten sposób jak ja jadę. Ale nie, tu będzie lepiej orać, bo tam tak jest. Ale mówię, że w ten sposób chyba powinniśmy. No, nie, też najpierw się robi tego. Patrz, najpierw robisz linię przez środek pola. Co? Bo to są nieobracane. Tak się zawsze robiło, nie? I druga osoba po tym jak jedzie, to on jedzie tak jakby naprzeciwko ciebie też z drugiej strony, tak odcina, nie? No albo może jechać obok po lewej. No nie wiem, dobra. Moi drodzy, możecie nam wyjaśnić jak się dobrze ora, nie? I tylko zwolnimy sobie może tak trochę do jakiejś takiej normalnej prędkości, tutaj na nas wszystkich, żebyśmy ładnie jechali. O Jezu, jak będę krzywo jechać. Dobra, zrobię zdjęcie zaraz. Traktor trochę dziwnie chodzi. On zjeżdża. No to się tak zamorca jak zjeżdża? Co ty gadasz? On to się tak zamorca za drami. A ja tu chyba utknęłam, nie chcę nic dobra, mówić. Chyba jest dobrze. Okay. Kobiet, stój! Jak mu pługi... Patrz jak mi coś... Jak mu pługi weszły w ziemię. Ej, no a zobacz jak u mnie. Patrz u mnie, co się dzieje. Nie jedzie. Dosia, czy to wszystko jest okej tutaj? Właśnie nie wiem. Może zamieć się z Kamikiem pługami, spróbujcie. Tak, a nie wiem czy mi da radę, dziwnie. Ale w sensie, bo twój chyba za nisko opuszcza. A co, twój tak samo? Ej, to tylko mój normalnie opuścił pługi? Może na jakiś... No mój też jest dobrze. No ale no, pa. Mój jedzie normalnie. Chociaż czy no ja mam wiem? Podobnie. Jest dobrze. No jedź. Jakieś twarde... Ej, stój, nie. Bo nie możesz tak jechać, musisz trochę, widzisz? A może tak jak ja podniosę? Twoje koło zachodzi, wiesz co chodzi? Nie. W rzeczywistości no powstaje akurat... taka, powiedzmy, bruzda, taka dziura trochę, nie? Można tak to nazwać. O, i tak powinien jechać tam kołem ogólnie. Nie. Raz lepiej, raz gorzej tu idzie. Pomknij mnie, Anon. Jakieś twarde ziemia, ewidentnie. Albo kamieni tyle jest, nie? No, to się dziwnie jeździ. No twarde ziemia, to sam widzisz. Co by ustaw ten pomad jakiś taki, wiesz, trochę mniejszy, nie? Co? Ja tam 4 na godzinę jadę, ten pomad sobie ustaw. Nie, do Kamika mówię, bo Kamik tu widzę. O. I podzielimy te pole może na kilka części. Co pan sobie tak dużo dzisiaj? No nie możemy tak wszyscy razem. Ogólnie, moi drodzy, pod każdym filmem możecie pisać opinię o naszym nowym tutaj współpracowniku Kamichu. Czy dobrze pracował, czy nie. O, chyba się skupałam. Jestem ciekaw bardzo, jak tam go presję. Ocenicie. Nie czuj presji, na spokojnie. Nikt się z pracy nie wyrzuci. Potrzebujemy tutaj dodatkowych rąk do pracy. Pod jakim to był ten darmowy ten pracownik pomad? Na pół sezonu to... Dwójką. Nie, tak trójką. Tak się dogadywaliśmy. Trójkę. O fuck, ale poszedł! Trochę prędkość zmniejszył. Ej, tutaj mi tak samo. No bo to taka nierealna taka szybka, nie? No. Przynajmniej z taką maszyną. O, teraz co się dzieje? Wiesz co tu było ostatnio robione? Oj, utknęłam. Nie zgadniesz. Weź sobie wyjdź na chwilę z ciągnika, pozbieraj to co tutaj jest rozrzucone do kieszeni. Przyda ci się potem, na później. Komu? No to by się przyda tobie. Może. Gdzie tam jesteś rozrzucony? No pomiędzy kukurydzą tutaj. Wiesz co to była jest? Kukurydza? No tu była kukurydza. Wyjedziesz z tego, Anon. Wiesz co tu było, czy nie? Gdzie? No pomiędzy takie, to słabo widać na tej mapce, nie ogólnie. Ale to takie malutkie, takie brązowe bym powiedział, takie... A patyki jakieś? Nie patyki, i tu... Co to jest? Prawie jest, nie, jest widoczne tutaj, takie brązowe. No co to jest? To? To jest obornik. O Jezu. Wiesz co to jest, nie? Nie, wcale. Oj. I jak się brudzi. A ja to się cały czas zakupuję, no patrzcie. No bo taka śmiała, to tyle kamieni jest. Ja tak lubię mieć ciągniki. Tak
tym... A to była twoja praca na wakacje, tak? Tak, dokładnie, to ja umyję wszystkie potem. Ejku, dobra. Strasznie dużo tych prac miałeś. Ciekawa jestem, co tam jeszcze. Tą wieś, co? Słucham? Co cię na wieś sprowadziło? Wuja, już mówiłem. Bo ludzie tutaj na pewno nie uwierzą, że... to tutaj... Sąd no siebie? Bez przypadku, nie? To jakiś przypadek musiałby, że się znalazłeś. No wuja pieniądze zaproponował, ale już mnie wynajęliście na pół roku za darmo. I koniec po pieniądzach. Wynajęliśmy? To takie, taka była umowa sprzedaży. No tak, ale 150 tysięcy w kieszeni, nie? No tak. Delikatnie bym powiedział, przepłaciliśmy, ale... To ja w sumie nie rozumiem. Nie dość, że nam sprzedał ciągnik, to jeszcze musi dla nas w polu no odrobić. No żebyśmy, wiesz... No tak, byśmy musieli pracownika wynająć, nie? Tak, to pracują u nas za darmo. Powiedzmy za darmo, ta cena to właściwie w ciągnik weszła, nie? Tam. Jejku. Ale leci. Nie wiem, co to za dziwna ziemia. Jest, jest no, stromo. No dokładnie. I ten, jak to się mówi, grząsko? Tak. Ojku. Dobra, zrobimy może dla Anemosa teraz zdjęcie. Jakieś ładne. Ojej. Gosia, ty co? Dęba ciągnik staje. Ja nie wiem właśnie. Patrz. Oh my god, Anemos, czekaj. Takie tutaj to oranie kupię. Moje dzisiejsze. A, tam przeskakuje na zębatki. Nie wiem, ale co tu się dzieje, ale strasznie się zakupuje. No właśnie widzę. Bardzo dziwne, bo... Zresztą nie tylko ona. Wiesz co? Być może trzeba po prostu z rozpędu wlecieć, co? Tak. Ładna. I w, i w tak połowie tak. Pola się ale ten... Ale zatrzymać trochę tak delikatnie, bo nie? Ja ci zrobię tu zdjęcie. Weź stój, stój, stój. Stoję. Nie, to Anemos, ty doszłeś. No to dla mnie Anemos zrobił zdjęcie. To ona ci na okładkę fotka. Na okładkę? No nie, tym, to nie jara tym razem. Zobaczymy. Widzisz, nie wiadomo, co wybierzemy potem. No widzę. Ale na okładkę magazynu. Dobra. Ej, potem jeszcze mamy pole koło sklepu tam, nie? Takie. Ej, jak ja tu mam przejechać, jak to jest słup? No, omiń go. No, ale wtedy nie... O nie, dobra, dał radę. O Boże. Dlatego ja tamtędy nie oj, jadę, kamik, gdzie słup jest. No i widzicie, najtrudniejszą ten... To najtrudniejszą część tutaj pojechałem. Tego, pracownikiem roku. To aż tak sądzę. Takiego doświadczenia jak ale, ja wiecie co, jak damy full gas, to mi się wydaje, że chyba jakoś lepiej jadzie, nie wiem. No tylko, że wtedy jakoś dziwnie skręca, prawo-lewo szybko. Nie, no u mnie jedzie normalnie jakoś tak w miarę, w sensie. To ja chyba mam co jakiś czas tak trochę się tak, wiesz? Co jakiś czas powiedzmy tak się lekko zakopy, nie? Ja chyba mam coś nie tak z przełączeniem tutaj i jakoś źle mi ciągnik chyba ustawiliście. Jak źle ciągnik? Za szybko skręca, wiesz? Za szybko skręca. Za szybko skręca. Nie ma takiej opcji. Ty, ale tam pole jest tego? Koło sklepu kupione już? Formalności były do tego dopełnione, czy nie? Chyba... W sensie mówisz o 57. No tam ja na rogu, sprzedam. Na rogu koło sklepu. A, 50. Ja im sprzedam jakiś ciągnik i będziemy mieli taniej. No, to tak. Tylko żeby nam tutaj pracownika nie zabrali. Dokładnie. Bo kto nam będzie tutaj pole orał tak dobrze jak... Pan Kamich. Ej, Kamik ma, no, chyba najlepszą robotę. Ma czwórki. Nic mu się prawie nie dzieje, oprócz tego, że jakoś tak dziwnie skręca. Coś tam mówi. A to ciągnik też chyba najlepszy. Kamik, że ma te 4C. W ogóle, moi drodzy, muszę coś powiedzieć, co Kamik powiedział przed odcinkiem. Nie. Że to się nie nagrało. On się pyta. W ogóle Kamik, no, farminga to niespecjalnie grał, nie? I się pyta, czy te pługi jakoś się będą obracały, czy coś tam, żeby... Jak ty to powiedziałeś? Sam nie pamiętam. Kręciły. A, kręciły, żeby jakoś szybciej brały. A się będą kręciły, żeby bardziej rozwalały tą ziemię, orały ją. No bo te końcówki mogłyby się kręcić, rzeczywiście, nie? Lepiej by to latało. Może wtedy takich wyboi nie było. Wiesz co, są jedynie pługi obracane, nie? Ale to one mają odbicie z drugiej strony takie same, nie? Że no. Po prostu, wiesz, bo generalnie tak jak my teraz robimy, to nie powinieneś w realu, tylko już tak naokoło powinieneś jeździć, nie? Raz z jednej strony, raz z drugiej. Jak jeśli masz tak jak teraz mamy z jednej strony. Ale my już tak sobie oramy, nie? Jasne. No dla trochę powoli Hanum nam tu idzie, mimo że Kamik nas nie chce tu się zamienić? Pa, jak to jest i tego... Ja tu się dłużej zawracam niż jadę do przodu. No jak taki masz krótki odcinek teraz? Zamiast... Nie wiem czemu w ogóle ty to pole tak przeciąłeś się w bok. No takie śmieszne pole jest ogólnie, Dosia. No ale jakoś tak dziwnie jeździsz. Jak się dziwnie jeździ? No trzeba chyba każde pole obrobić, oj, nie? Ale o mi uchę narobiłam.
po prawej tam omiłuchy. Tak, tylko do tyłu nie da rady cofnąć. Ty, Kamil, a ty zwierzętami się opiekowałeś kiedyś, czy nie? Mam Nasusa w domu. Nasusa? Mhm. Oj, to on chyba niebezpieczny. Faraon. Z Ligi Legend, nie? Jak to się mówi? No. Właśnie siedzi i się patrzy. Nie lubię go. Czego nie lubisz? Co on ci zrobił? Czemu? Ciężko się go. Panie lubisz. Aha, ty nie lubisz pestkowicz. Jego psa nie lubisz. Nie, no, twojego psa to bardzo lubię. Tylko lubię siebie. Ale jest taki groźny. Tak. Rasy i ork, nie? Oj, jorki to najwięcej mają do gadania. Nie, no jorki jest w ogóle nie są stare. To jest jeszcze miniaturka. Są jorki miniaturki. No. To jakie on jest wielkości? Większy od kota, czy nie? No nie. A są no bardziej wkurzające niż normalne jorki? Ona nie szczeka. Nie szczeka? No nie, nie szczeka. Jak to? No normalnie. Kropelką buzię zakleił. Nie potrafi? No, znaczy potrafi, ale nie szczeka. No bo nie chce. Jakoś jej to nie jara. To jak New York. To masz szczęście, bo niektóre z obserwy, wiesz, czekają na wszystko. No ja wiem, a wtedy na każdym nagraniu byście mieli. I co chwilę by było. Tak. By było, Kamil, wyłącz tego psa. Nasus off. W LoLu dźwięki wyłączyć można, dobra? O, czekaj. Co tam? Dobra, tu jedzie Anonymous. A Kamil, ty tam już skończyłeś, czy jak? Prawie. Robię końcóweczkę, okay. Wiesz? A wiesz, jeszcze na końcu w realu się takie poprzeczniaki robi? Bo wiesz, w grze poza pole nie wyjedziesz, nie? Mówię, a w realu wyjedziesz. No. I dlatego w realu tylko dojeżdżasz do granicy pola, podnosisz do góry. Tam, powiedzmy, zostają takie przerwy pomiędzy pługami i tak dalej, nie? A ja to nigdy tego pługu nie podnosiłem. Nie. Nie. Nawet tej ścieżki namurałem. No to mamy większe pole. Ludzie tak będą w komentarzach krzyczeli. Skąd ty go wziąłeś? On nie potrafi farminga grać. Ale wiesz, ja nie jak od tej gry jestem. Ja nie od tej gry. Nie, po prostu ci mówię, jak to tak bywa, nie? No słuchajcie, dlatego my jesteśmy tutaj po to, aby nauczyć. I kto tu nowego rolnika zrobić. Poprawę. Skończyłem. No to weź to mijaki, Kamil, jak masz ochotę, nie? Tutaj. A mijaki czyje to są? Nie wiadomo. Ta, nie wiadomo? Nie wiadomo. Ty nie moje są. Spokojnie. Ja też nie zrobiłem. Ja swój poprawiłam, co jedziemy zrobiłam. Zaraz na pole, nie? Od razu powiem. Dosia tutaj ostatni raz chyba weźmie. No chyba tak. My tu jeszcze za mną osobą nie musi chyba cofnąć kawałek, a może? Sam nie wiem. O. Ale omijanie. Dobra, lecimy. Przepraszam, ale się mijamy. Ty, co mi tu w oponę pługiem? Zabieram końcówkę do statystyk. O nie. Ja tutaj nie mogę wyjechać. O. No nie. Dobra, gotowi na wycieczkę? O, jeszcze tutaj. No to wezmę, pa. I poprzeczniaki tak się robi w realu, nie? Kamil, ja chyba będę musiał złożyć reklamację. Bo ten ciągnik niby nowy jeździ gorzej niż ten. Patrzcie, jak się odbija. Dobra, obciążnika nie wziąłeś. Jedzie pan tata, no bo z największym ciągnikiem nas prowadzi. Ja Dosia, Dosia staje na tyku. O Jezu. O nie, no działam się chyba. Co wy robicie? Czekaj. O nie. Nie. Opętało. Dobra, udało się. A to teraz patrz to rok, jak będę jechał. Możemy patrzę. Je. No, kształt dęba. Patrzę. No, mam to samo. Ty też? Widzisz to rok? Tak się nie dzieje. Widzicie? A tu skręcać nie mogę. Mówicie, że najbliższy ciągnik, a najlepszy. No się dojedzie to. Już sprawy. Jadę. Nie, Kamil, nie! Opuszczał pługi, asfalt chciał wzierać. Sołtys będzie krzyczał. Kamil, prawo się stroną jeździ. Mam większy ciągnik, ja taki se. O, się nie zatrzymaliśmy, mandacik będzie. Stop, to nie po krzyżówce. Dobrze, ty wyprzedziła. Zaraz ciebie dogonię, rok, patrz. Jakie wyścigi. Ja mam taki fajny klakson. Ja. Jak ty mi wyprzedasz, Kamil? Ja tam. No ja mam lepszy ciągnik. Tu w lewo ja oramy. Tu oram? Tak.
Ja zaraz wezmę ten. Co ty tam? Ich? Dosia! Ja przyjechałem, widziałeś? A tu jest dobrze, czy nie? Dobrze chyba. Tu jest dobrze. To jest dobrze, tam była jakaś dziwna ziemia. Nie wiem, tam może było z górki. Kamienie narzucali, tam, nie? Tam w ogóle nie było, w każdym razie. Ale most w ogóle, nie wiem, a mijaka zrobiłeś. Tu chyba ziemniaki były, co? Się po lewej. No, ale to dobra. No i tyle było. Potem się naprawi. Co, już dalej nie jedzie? Nie, mi tu prawie jednak źle jedzie, powiem wam, no właśnie. Jakaś ziemia twarda. Susza w Polsce, nie? Jak mi całe pługi w ziemię wchodzą. A Kamich co robi? Nie, dobra. On okay. Pojechał, o. Popędził. No to Kamich ma najlepszy ciągnik tutaj. No. Jaki najlepszy? Też się zapadam, ale nie ma rudy. Ja robię, coś. Ja robię, nie gadam. Dobra, no może ten twój omijak chyba zaraz poprawię. Kamich poprawię. No dobra, jak Kamich chce jechać, to jedź. Kamich, ale nie no, ulicą. Kańczy. No czekam, podniosłem już. O, dobra, zacznę stamtąd. Możecie robić tego, środkiem przecięcie jeszcze, nie? A tutaj żeście tak ten, tak ominęli ten bok. No bo to właśnie Anonymous tak minął, nie? A. Dobra, to weź tam to. Za mały pług. Za mały pług. Ja tam nie narzekam. Ja bym nie powiedział, co. Ty do lekarza. Kierowca musi się udać. No i patrzcie, utknęłam, no. Już idę. Oj. I w tą stronę się lepiej jedzie z górki. No. Zupełnie no, inaczej. Szybciej. Dokładnie, to trzeba jeździć naokoło. No zaraz tam dojadę. No o. Nie, Kamich już zaczyna ale drugie kółko, tak a ja jeszcze na początku pierwszego. Ziemniaki czy coś, nie? Kto tak sadził to? To mnie zastanawia. Zamiast po długości. Nie. Dobra, panu, lecimy potem tutaj w prawo, nie? Asfaltem. Dosia, ty z górki dawaj też jeździć. No tak, ale patrz, Kamich mi dogania już drugie kółko, jeszcze pierwszego połowy nie zrobiłam. Dosia? Ja już kończę. Pierwszy przejazd? Tak. Kamich mnie dogania swoje drugie kółko, ja tu jeszcze w połowie. Jedź. Dosia, dawaj do końca i tutaj. Tak, jak tu nie da rady mi ciągnik. No dobra, Dosia, dawaj. No też daję, jadę, ale... A jeszcze mi Dosia dzisiaj przecież na początku zabrała ten ciągnik, bo ja na początku w tym czerwonym siedziałem. Potem przeprowadziłem ten. No to fakt. Dosia, środkiem! Środkiem tak jak ja przeciąłem się. Dobra, już. Nie? W ten sposób. Ja patrzcie jak mi podno... zaraz! O, boż, co ty się... trzeba ten ciągnik na reklamację oddać. Dokładnie, Kamich, jaki tam silnik? Bo tam jeden miał podejrzany silnik przecież ciągnik. To nie ten. To no nie ten, ale nie wiadomo co tam kombinowałeś. Pominijmy to. Zaraz okaże się, że cały będziesz sezon u nas pracował za darmo. Dobra, z górki jest ewidentnie lepiej. Dobra, Kamich, lecę do ciebie. A ty pod górkę lecisz, czy ty naokoło tak jak ja? Bo ja tylko z górki jadę. Pa, jak Dosia teraz sunie. Ja Dosia w prawo. Ups. Omijaka jakiego. Oj. Ja z Dosią będziemy chyba jeździli naokoło. Daję radę. Ojej. Chyba tak. Zgapiłam to jest się. Dużo lepsze, nie? Dobra, nie, ja spróbuję pod górkę. Pod górkę spróbuję, tak. Znowu będziesz jechał w górę. Pół godziny. A to zarobi, a się nie narobi. No, o to chodzi. Ojej, utknąłem. Jak utknąłeś? O, już działam. Ej, teraz jakoś szybciej jadę w miarę. Albo i nie. Bo już jedziesz po zrobionej nie jedziesz. No właśnie. Tam bo pół nie obniżyła. Nie, co? Obniżyłam. Ej, mam wrażenie, że ten pole nam dużo szybciej idzie. No, od tamtego. Tam chyba tak. Na początku tam było dziwnie, tutaj od razu wróciliśmy z opuszczonym z ulicy. I wiecie, doświadczenie, nie? Robi swoje. Dokładnie. Dobra, musimy chyba kupić kolejny ciągnik, co? Ja już kilka robot Kamich, godzin. Znajdziesz tam jakiś kolejny ciągnik, dobry? Tak mi unosi. Lepszy niż ten. Mocniejszy jakiś przede wszystkim. Rok, patrz jak mnie do tyłu cofam. Niby nówka sztuka jednak. Widzisz? Na jutro się ogarnie. Na wczoraj powinno być. No, patrz, jestem z tyłu, patrz jak mnie buję. Czekaj, nie, patrz. Nie widać teraz. Czekaj, no żeby to było przed chwilą. Może zaraz będzie. O, teraz. A do przodu podjadę. I do tyłu zaraz.
Tylko teraz nie wiem, bo już nie jestem taka rozpędzona, nie widać o, tego. O, teraz podnosił. No ale to leciutko, było mocniej wcześniej, wiesz? No to ja widziałem, to musiałeś... O, no właśnie. Jak podnosi. O, dobra, Anemo, dawaj. Jedź. Ureć polenę. Rolnik z ciebie, dobry. O, o. Ora pole. Co, Dosia? Nic tutaj. Ja was poobserwuję z daleka, ale pięknie Dosia jedzie. No, wiadomo. Dosia to jednak prawdziwa rolniczka. Ty pracuj, a nie. No już, już, już. Dobrze, właśnie, Kamik dobrze mówi, słuchaj, Rok. Nie, ty będziesz wykorzystywał nas wszystkich. Ja rozumiem Kamicha, ale nas i resztę tutaj. Ogólnie, Kamik, powiedzcie, jak ci się pracuje, co, z nami? Jest dosyć przyjemnie. Dosyć przyjemnie? Tylko ciekawe, kto będzie myślał traktory. Znaczy, mówiłem, że ja, mówiłeś, ale jednak ty. Mi się nie chce, jednak mi się nie chce. Dobra, Eden most. Oj, oj, oj. Czemu to tak się zwężyło mega? Co się zwężyło? Bo ten traktor skręca podczas ora. Jak no jak no każdy skręca. Ogólnie skręca, nie wiesz? Ale... To kierowca słaby. Dokładnie. Dobra, ani to jadę. Na lawetę wjechać traktorem, ani orać. Teraz to nie będzie ani wypłat. I tak za darmo pracuje. Ani mrumru. Ani jedzenia. O nie, nie będzie dość jedzenia. No ja ziemniaki obiorę. No, co, nie wiem, czy byście nad tym ubolewali, żeby nie było mojego jedzenia. Zawsze dobra. To samo słyszałem, ale dzisiaj pierwszy raz jadłem to. Wiesz, na śniadanie ogólnie zawsze jest to samo, cały czas na stole, ale... Dobra, skończone. Nieruszony jest, nawet. Patrz Rok, jak mnie unosi. Widzę. Widzisz? To tam chyba tyle mocy w tym ciągniku, no na farmę patrz możemy to. Jechać. No widzę, patrz. Widzę Dosia. Idziemy umyć. Dobra. Co, ten jak wyleciał. Tak, zróbmy rzeka, tak wszyscy obok siebie stańmy od razu jak zajedziemy, tak co? Rzeka, tak leci. Żeby umyć wszystkie na raz. Co ty tak wolno jedziesz? No czekam, żeby wszystkie na raz jechał, a. Ale... Ja daleko jeszcze z pola nie wyjechałam. Jeszcze mi poprzedzi. Powoli, powoli, ale... A to tu nie ale jest farma, skoro? A, ja. Jeszcze kawałek. Wezmę cię, Kamik, zaraz ty byś odczepię chyba, to. Byś się chyba... Nie, byś się chyba zgubił. Czemu tu nie skręciłeś? A po co? Gwiazd był tu. Ja mam drugi, oła. Już się. Dobra, zaraz. Tutaj jeszcze ktoś się zmieści obok mnie. Widzisz, ten był szerszy pierwszy. A ten mocno delikatny. Nie, on też tak może go przedstawić minimalnie. Ło! To się. Nikt nie widział tego. Nie, nikt, oj. Nikt. A za szybko dobra, zapraszam na prysznic po kolei. Dawaj, Kamil. Dosia. Zapraszam, zapraszam. Darmowe mycie. Oj. Dosia! Zabierz mi kluczyki. Stój! Ja gazuję. Chcę być po prostu czysta. Już mam dosyć. Ja gazuję właśnie ją. Zaraz wybuchnie. Jakie nic pługi, nie wybuchnie. Ile tam kamieni, jak lakier zdarły. Jak no i co, nie. I tak trzeba sprzedać go, bo słuchajcie, tylko po dzisiejszej robocie to... No. Trzeba sprzedać. Dobra, przecież nic... Nic nie warte. Chodźcie tu się ustawić na chwilę, między pługami, co? Możecie? Tutaj, w tym miejscu gdzieś. We trójkę. Już, Wasza już. I Kamik. Gdzie stąd? Ty tam w szopie robiłeś. Dobra, myję was. O nie! Brudasy. Sam jesteś brudas. Gdzie jest ja nie kurkatny. Pokazuję palcem, ale Kamik. Jest co zrobię? Nic. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Był dzisiaj z nami Kamich, najlepszy nasz pracownik. Tak, Kamich? Byłem, byłem i się zmyłem. W kurniku się zamknął. Ale już jestem. Byłem z nami dzisiaj Dosia i Anonymous. Pa, pa. Padajcie na ich kanały i trzymajcie się do kolejnego. Cześć! Pa. Pa.